Dzisiaj sobota, więc dzień wolny od pracy dla większości z nas i dzień, kiedy tradycyjnie myślimy o tym, jak spędzić ten wolny czas. Stąd nasza dzisiejsza konferencja wspólna, moja oraz pana Piotra Mielca, kandydata Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i szefa klubu radnych Arkadiusza Wiśniewskiego w Radzie Miasta Opola, ale przede wszystkim dyrektora Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ponieważ te nasze dzisiejsze pomysły mają ścisły związek z turystyką, z podróżowaniem. Pierwszy temat dotyczy Zamku Moszna i dojazdu do Zamku Moszna. Szczególnie w tym sezonie wakacyjnym, który minął, spotykaliśmy się z szeregiem propozycji, uwag od turystów, od mieszkańców województwa opolskiego. Jest problem z dojazdem do Zamku Moszna w weekendy. W środku tygodnia tego problemu aż takiego nie ma, natomiast w weekendy ten problem jest. Zamek Moszna, sztandarowa atrakcja turystyczna województwa opolskiego, mnóstwo odwiedzających osób, produkt turystyczny z prawdziwego zdarzenia, więc to jest sam Zamek Moszna dla większości osób jest powodem, żeby jechać tam nawet na cały dzień. Jedyne to, czego do tej pory brakowało, to transport publiczny, czyli osoby, które nie dysponują samochodem, które chciałyby pojechać autobusem. My taką możliwość chcemy stworzyć. I to nasze wspólne zobowiązanie z panem marszałkiem Ogłazą. Jesteśmy po rozmowach również z panem marszałkiem Andrzejem Bułą, z prezesem Zamku Moszna. Od przyszłego roku, najpóźniej od długiego weekendu majowego, w każdy weekend autobusy z Opola do Zamku Moszna. My oczywiście ten czas poświęcimy jeszcze teraz na przygotowanie szczegółów tej propozycji, finansowania. Natomiast dzisiaj nasze zobowiązanie tutaj przed Państwem brzmi w ten sposób. Od przyszłego roku, od roku 2024, od długiego weekendu majowego, w każdy weekend letni, wakacyjny, autobus do Mosznej. Myślę, że tutaj jest centrum przesiadkowego Opole Główne, ale to też będziemy jeszcze ustalać. Więc chcemy ten temat załatwić raz na zawsze. Chcemy, żeby każdy, kto będzie chciał dojechać do Mosznej, a nie dysponuje właśnie autem, czy po prostu chce pojechać spokojnie samochodem, taką propozycję stworzymy i to jest nasze dzisiejsze zobowiązanie. Drugi temat, szanowni państwo, to temat, który już trochę w przestrzeni publicznej w ostatnich tygodniach funkcjonował, mianowicie jesteśmy przed dworcem Opole Główne. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych lat będzie można z Opola Głównego dojechać do lotniska w Katowicach bezpiecznie i szybko pociągiem. To jest uzależnione oczywiście od PKP PLK, która musi nam przygotować odcinek między Zawadzkim a Tarnowskimi Górami, gdyż województwo śląskie i tamtejsze oddział PKP PLK finalizują w tej chwili linię kolejową między Zawierciem a Tarnowskimi Górami. To jest bardzo istotne, bo to jest zupełnie nowa linia, której jeden z przystanków jest dokładnie naprzeciwko terminala odlotów katowickiego lotniska. W związku z czym, jeżeli uda nam się wydłużyć naszą trasę, dzisiaj jeździmy do Zawadzkiego, jesteśmy po rozmowach z marszałkiem województwa śląskiego. I jeżeli uda nam się wydłużyć tę trasę do Tarnowskich Gór, myślę, że w najbliższym czasie bezpiecznie, w półtorej godziny, maksymalnie półtorej godziny, bez stresu na autostradzie, bez płacenia za parking, będziemy mogli dojechać do lotniska w Katowicach, z Opola, z Ozimka, z Zawadzkiego. A co za tym idzie, jak już dojedziemy na lotnisko w Katowicach, to będziemy mogli lecieć wszędzie, bo lotnisko w Katowicach w tej chwili jest chyba drugim lotniskiem w Polsce, czy trzecim, po Warszawie oczywiście, po Okęciu i po Balicach, jeżeli chodzi o sieć połączeń. Stamtąd można dolecieć w zasadzie w każde miejsce świata, w związku z czym będziemy cisnąć PKP PLK, aby nie tak jak dzisiaj znalazło nam sposób finansowania u nas, ale aby we właściwy sposób podeszło do tematu, czyli przygotowało linię do tego, żeby można było po niej jeździć, bo my jesteśmy jako samorządy województw od organizowania tego transportu, natomiast to PKP PLK musi przygotować infrastrukturę. Żeby tak było, potrzebni są mądrzy i przekonani co do tego posłowie, więc polecamy się z Piotrem, żeby 15 października głosować na nas, a wówczas i ta dostępność obiektów turystycznych będzie znaczna.